Rozłożyć na czynniki metodą grupowania. No i mamy dane takie wyrażenie: 5 razy R razy S dodać 25 razy r, odjąć 3 razy S i odjąć 15. Nawet gdybyśmy nie mieli tej podpowiedzi, że to mamy to metodą grupowania zrobić, to i tak łatwo by się było domyślić, że trzeba tutaj coś pogrupować, jakoś podzielić to wyrażenie na części najpierw, dlatego że widzimy, że te 4. Jednomiany, z których się składa ten wielomian, nie mają wspólnego czynnika, który można by było po prostu wyciągnąć przed nawias. No widać, dlatego że na przykład tutaj mamy zmienną r i s, tutaj mamy tylko r, tu mamy tylko s, a tu nie mamy w ogóle żadnej zmiennej, czyli widać, że nie ma tutaj żadnego wspólnego czynnika zależnego od zmiennej r lub zmiennej s. No, nawet nie ma wspólnego czynnika liczbowego, który moglibyśmy wyciągnąć przed nawias, dlatego że te liczby 5, 25, 3 i 15 nie mają wspólnego dzielnika innego niż 1 lub minus 1, takiego trywialnego. No, a na czym polega to grupowanie? No to polega na tym, żeby to wyrażenie, które się składa z czterech składników, które nie mają wspólnego dzielnika, podzielić na części, pogrupować, podzielić na grupy, takie, że w poszczególnych grupach dadzą się znaleźć jakieś wspólne czynniki. No to popatrzmy na te pierwsze dwa wyrazy tutaj. Czy one mają wspólny czynnik? No mają, bo 5RS i 25R ma wspólny czynnik, którym jest po prostu 5R. I mogę ten wspólny czynnik wyciągnąć przed nawias. No i w nawiasie zostanie mi wtedy z pierwszego S, bo jak 5RS podzielę przez 5R to zostanie S, a 25R podzielone przez 5R to będzie po prostu 5. No i teraz popatrzmy na. Tę drugą grupę, tutaj, drugą część. Jaki tutaj jest wspólny czynnik? No tutaj wspólnym czynnikiem będzie minus 3 da się wyciągnąć. I co mi zostanie w nawiasie? W nawiasie zostanie mi z pierwszego po prostu s, a minus 15 podzielony przez minus 3 to będzie 5, czyli dodać 5. No i widzimy, że zadanie było tak ułożone, żebyśmy mieli łatwo, bo od razu znalazł się wspólny czynnik dla obu tych składników tutaj. Co się tutaj stało? Ja miałem sumę czterech takich składników. Zapisałem teraz to jako sumę tylko dwóch składników tego pomarańczowego i tego zielonego. I o ile te cztery nie miały wspólnego czynnika, to teraz te dwa składniki, za pomocą których to zapisałem, one już mają wspólny czynnik ten, który podkreśliłem s plus 5. Więc mogę go wyciągnąć przed nawias, czy za nawias, wszystko jedno, czy napiszę go z prawej strony, czy z lewej. No ja może napiszę go z prawej strony, dlatego że on tutaj. Stał z prawej strony, może to będzie bardziej przejrzyste wtedy. Czyli będę miał S plus 5 z prawej strony. To jest wspólny czynnik dla obu tych składników. Dla tego pomarańczowego i tego zielonego. No i przez co S plus 5 było pomnożone tutaj w tym pierwszym składniku? No było pomnożone przez 5R. A przez co było pomnożone w tym drugim składniku? No w tym drugim było pomnożone przez minus 3. No i możesz teraz sprawdzić. Zachęcam Cię do tego, że jak to wymnożymy, to dostaniemy z powrotem to samo wyrażenie, no bo. To, co tutaj napisałem, gdybyśmy wymnażali teraz te nawiasy, to byśmy pomnożyli 5r przez oba te składniki, to dostaniemy to pomarańczowe, czyli to, co tutaj na pomarańczowe jest podkreślone. A jak przez minus 3 wymnożymy ten nawias, no to dostaniemy to zielone, czyli to, co tutaj podkreśliłem na zielono u góry. Czyli wymnażanie, no to przebiegłoby po prostu w przeciwną stronę niż to, co teraz zrobiliśmy. No, ale wymnażanie to jest proste, bo wiemy, że musimy po prostu każdy wyraz z jednego nawiasu pomnożyć przez każdy wyraz z drugiego nawiasu. Natomiast rozkładanie takiego wyrażenia na iloczyn to jest już zadanie o trochę wyższym stopniu trudności, bo to nie jest takie oczywiste w jaki sposób tutaj pogrupować, jak podzielić na grupy te wyrazy, żeby znaleźć te wspólne czynniki. No tutaj akurat nam się to udało. No i rozwiązaliśmy to zadanie. To jest rozkład na czynniki tego wyrażenia, który mieliśmy dane w zadaniu.